Bei unserem Projekt machen wir Zirkus vor allem und Akrobatik-Sachen. Wir arbeiten hier zusammen an einem Theaterprojekt, an einer Theaterperformance, an einem Theaterstück. Celem naszej wymiany jest przede wszystkim stworzenie aplikacji. Jest to aplikacja, która ma służyć młodym ludziom do tego, aby zachęcić ich do wizyty w Poznaniu. Also wir haben auf dem Projekt gelernt, wie man einen Film macht und wie man zum Beispiel die Filme baut, aufbaut. Staraliśmy się porozmawiać trochę o ekologii. Zrobiliśmy też mural właśnie, który ma zachęcać ludzi do ekologii, żeby nie zaśmiecali oceanów, wyrzucali do odpowiednich pojemników też śmieci. Potem po śniadaniu poszliśmy na Stare Miasto Reader, rozwiązywaliśmy zadania na tabletach, znaliśmy odpowiedzi na pytania. Besonders im Fokus stehen natürlich die universellen Werte, Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit. Es gibt aber noch viele mehr, wie auch Liebe, Nächstenliebe und den Nächsten quasi zu unterstützen. Und das Wichtige dabei ist, dass sie für Deutsche und Polen international gelten. Wir haben angefangen mit Plakate, in denen wir halt das Wort Ökologie uns gegenseitig vorgestellt haben und auch aufgeklärt haben. Dann haben wir ein kleines Bücherregal bemalt und auch ein Wandbild erstellt. Щодо активностей, які ми робимо, це є різного типу воркшопи, різного типу майстер-класи, які власне нам допомагають створити цей перформанс. C'est un projet qui consiste à réunir trois nationalités, trois pays, la Pologne, l'Allemagne et la France. C'est un projet autour du sport, découverte de plusieurs sports. Na projekcie By Mir und By Dir przedstawialiśmy naszym kolegom i koleżankom z Francji i z Niemiec nasz region, czyli województwo opolskie. Wir haben ganz viel mit, also einmal zusammen eine Tonarbeit gemacht, damit angefangen. Dazu haben wir auch noch viele Skizzen gemacht und viele Museen besucht. Mieliśmy w trakcie projektu okazję poznać kulturę Kaszub, odwiedzając Chmielno. I podczas tego pobytu mieliśmy okazję posłuchać języka kaszubskiego, nauczyć się kaszubskiego abecadła, nauczyć się ubijać mleko oraz piec tradycyjne bułeczki.